Witam wszystkich serdecznie. W dzisiejszym odcinku diagnostyka, co mi się udało popsuć w uniwersalnym mierniku. A dokładnie te kondensatory pozwoliły mi popsuć te urządzenia. Chciałem sobie zmierzyć pojemność, jedynie nie wyzerowałem urządzenia, no, kondensatorów nie wyzerowałem przed ponownym podłączeniem. No i wpiąłem sobie w obwód, nacisłem start i tylko urządzenie zgasło, więc czas zobaczyć, co się dzieje. Z tego, co mi się udało dowiedzieć na internecie, to prawdopodobnie umarł ten element albo ten, ale zaraz się dokładnie dowiemy. Mam naszykowaną kamerę termowizyjną i zaraz sobie zobaczymy, co tu się dzieje. Mam nadzieję, że widać. Zaraz pod damy jaśniej. Damy jaśniej. Na razie nie widać żadnego ciepła. Jedynie tu się coś odbija. Więc mam nadzieję, że widać. Teraz jeszcze w dodatku, jak będzie moja ręka, to nie będzie nic praktycznie widać chyba. Nie wiem, jak to zrobić. O. Widzieliście? Naciskam power i się robi tutaj ciepło. Tu. I to tak dość srogo. To jest ten układ zaraz koło transformatorka. I on się grzeje jak wściekły. Albo to jest któraś dioda. Tutaj. Widzicie? Grzeje się niesamowicie. No i niestety udało mi się wyjarać tutaj coś. Następnym etapem diagnostyki, bo urządzenie niestety nie wstaje. Urządzenie nie wstaje, czyli naciskamy, nic się nie dzieje. Podłączamy powód ładowania. Nie wiem, czy będzie widać. Tutaj jest, mam taki watomierz. Podłączamy sobie podładowanie i nic, tylko że muszę sobie trafić. No jest pokazane, że ładuje. Napięcie troszkę spadło, jest pobierany prąd, no ale urządzenie dalej nic. Pod ładowaniem zobaczymy sobie ten sam numerek. Sobie inaczej trochę złapię. Może teraz będzie widać. Teraz nie wiem, czy tu. Aha, tam się może coś tu odbijać. To będzie chyba z tej diody, ale zobaczymy, co się będzie zmieniało, jak będę załączał. Dalej się tutaj grzeje. Tu. Pierwsze nóżki na trafo. Może, że trafo wyjarałem. Ale ponoć to jest wina tego bądź tego układu. Dobra, kolejnym etapem zdiagnozowania urządzenia będzie podłączenie tutaj plusa i minusa. Zobaczymy, czy Atmel wstanie. Mam już tutaj naszykowane kabelki, więc biorę się za lutowanie i zaraz zobaczymy, co z tego będzie. No i dobra, mam podłączone przewodziki. Zasilacz laboratoryjny odpalony, biegunowość sprawdzona, bo ostatnio z tym nie mam problemy i ciekawe, co się stanie. Za duży pobór, bo mam tylko ustawione na 200 mili. E, 212 bierze i charge the battery. Ciekawe, no ale teoretycznie wstaje. Czyli nie ugotowałem go totalnie, tylko prawdopodobnie tutaj ten układ, ta przetworniczka, co jest. Sterownik przetwornicy się zdupał.
A to, że było widać tutaj, to jest po prostu źle skalibrowana kamera, którą nie umie skalibrować, bo po prostu już aplikacja nie ma wsparcia. Czyli ten element tutaj padnął. Urządzenie wstaje. Może jakbym gdzieś tutaj mu podał te 5 V, co tutaj jest, to by to działało. Żeby działało bez baterii. Choć może bym spróbował... A spróbujemy, co się stanie. No najwyżej... Najwyżej coś innego się stanie. Wczepię sobie baterię. I po wczepieniu baterii już nie wstaje nic. A nie, działa. O, widzicie? Czyli idzie, tylko że chyba tutaj mi też żabulce słabo trzymają. I teraz może spróbujemy sobie spróbować te kondensatory, co miały być do ładowarki. Tylko sobie jeszcze raz spróbuję, czy nie są nabite, żeby nie uśmiercić urządzenie jeszcze raz. O, coś pokazało od razu. Nie umiem zresetować, bo muszę wyciągnąć. Tutaj zrobię zbory. Jeszcze raz zbory. Wsadzę sobie tu i cel. Bateria się nie grzeje, żeby miała wybuchnąć. Zresetujemy. Testing. 128 mA ciągnie. Czyli jednak to do końca nie działa, mimo że powinno. 4,9 V. Coś jest nie tak, bo pokazuje, że to jest ogniwo, ale to nie jest ogniwem. A mam podłączone do jedynki i trójki, a mi tu pokazuje dwójkę i trójkę. Czyli coś jest dalej nie tak. Na szybko weźmiemy sobie jakiś element. Mam tutaj diodę z rezystorem, z jakiegoś czegoś. Spróbować, czy wszystko będzie pokazywało na to samo. Na szybciora, bo to miała być tylko diagnostyka, ale do diagnostyki też należy zobaczyć, czy w ogóle to do końca będzie działało. Reset nie działa. A nie, to działało tym razem. Sprawdzamy diodę. Typu SSC BA 157N. I dalej to samo pokazuje, tylko teraz między jedynką a trójką mam, a między jedynką a dwójką pokazuje. Czyli niestety te kombo nie działa. Nie pomaga mu to. Jeszcze spróbujemy raz. Charge the battery. 2 V. Dobrze, czyli wiemy, że coś na pewno jest z tym układem tutaj od strony przetwornicy. Może by to szło tutaj jakiś mosteczek zrobić, żeby on wiedział, jakie ma napięcie. Ale nie będę kombinował, bo przyznam się bez bicia, już mam części zamówione do tego. To była tylko diagnostyka, później będzie wymiana. Więc na razie tyle w temacie, diagnostyka i stwierdzenie uszkodzenia elementu pod nazwą AL090. To będzie to.
to się grzało. Teraz się już nie grzeje, bo nie ma podłączone tu, tylko jest podłączone tu. Dobra. Na razie tyle z diagnostyki TC1. Zobaczymy się, jak przypłyną mi części. To dziękuję wielkie. Lajki, subskrypcje, polubienia, komentarze mile widziane i wskazane. Może ktoś się już z tym bawił i miał podobny problem. Dzięki, na razie. Cześć.